Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który będzie miał bliżej nieokreślony format. A to wszystko dlatego, że mam Wam do przekazania parę fajnych, ciekawych informacji, w ogóle dużo się działo i dlatego ten filmik będzie taki niezorganizowany. Moi drodzy, niezmiernie się cieszę, że po tylu miesiącach wreszcie mogę Wam ogłosić, iż już teraz w każdym Rossmanie w Polsce do kupienia jest moja kolekcja lakierów, którą współtworzyłam z Weroniką Spurną, youtuberką z Czech, dla marki Miss Sporty. I już Wam, moi drodzy, te lakiery pokazuję, bo jestem nimi naprawdę podjarana. Jest to 6 nowych odcieni w gamie lakierów Miss Sporty. 3, które stworzyła Weronika i 3, które stworzyłam ja. Jak widzicie, lakiery no dosyć się od siebie różnią. Weronika poszła bardziej w takie klimaty wakacyjne, w takie kolorki pastelowe, natomiast ja tutaj bardziej poszłam w taką imprezę i takie bardziej intensywne kolory, chociaż stwierdziłam, że no przydałoby się też coś dla osób, które nie za bardzo lubią malować paznokcie, a jeśli już, to czymś bardzo delikatnym, dlatego też pośród tego mojego pięknego fioletu i maliny jest również taki nudziak. No i co ja Wam mogę po prostu więcej na ten temat powiedzieć, moi drodzy? Ja jestem po prostu mega z siebie dumna, ale też w ogóle podekscytowana, że miałam taką możliwość i że idąc teraz do Rossmana po prostu mogę zobaczyć swoją twarz. Pokazywałam Wam ostatnio na moim Instagramie unboxing paczki, którą dostałam, która właśnie zawierała całą kolekcję Unicorn Swag Look, w której również między innymi znajdują się te moje lakiery, no ale również znajdują się tam inne kosmetyki. No i stwierdziłam, że moi drodzy, dzisiaj jestem Natural Beauty, mam tylko podkład, więc zrobimy sobie jakiś taki szybki, delikatny makijaż i postawimy przede wszystkim na błysk, na rozświetlenie i pastele. I zapytacie się, Ola, po co ten makijaż? Wiosna idzie, ciepło! Moi drodzy, ja dzisiaj jadę do Rossmana zobaczyć szafę z moimi lakierami i z moim zdjęciem. I to jest bardzo, ale to bardzo ważna chwila, więc człowiek musi się jakoś prezentować. Ale wiecie, bez przesady, bo cenimy sobie naturalne, kobiece piękno. No ale jakby tam tata chciał gdzieś jakieś zdjęcie zrobić tam przy tej szafie Miss Sporty, to tam wiecie, no trzeba się jakoś tam wyglądać, prawda? Zacznijmy od oczu, bo podkład, no jak widać, mam już nałożony. I mam tutaj dwie nowości, paletki Studio Color w kolorze 416 i 415. I stwierdziłam, moi drodzy, że dzisiaj pójdziemy w takie róże, dlatego nałożę sobie ten kolorek. Może w kącik oka, może ten i jeszcze, o, może ten ciemniejszy. I oczywiście rzęsy. Jak wiecie, jestem ogromną fanką rozświetlaczy i tak naprawdę moje makijaże bez rozświetlacza nie istnieją. I mega się cieszę, że właśnie teraz w tej nowej kolekcji są również rozświetlacze. I to nie byle jakie rozświetlacze, ponieważ są to, moi drodzy, rozświetlacze w kredce, więc taka powiedziałabym dosyć duża nowość. Są to rozświetlacze InstaGlow i ja ich jeszcze na mojej twarzy nie miałam, także jestem ciekawa, jak będą wyglądać. Już robiłam sobie swatche na dłoni i tutaj prezentowały się naprawdę bardzo, bardzo tak świetliście i ładnie, także zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać tutaj na moim policzku, pod łukiem brwiowym. No zobaczymy. I jak ja robiłam sobie swatche tych rozświetlaczy, to wymieszałam je i one wtedy wyglądały naprawdę bardzo pięknie. Więc zastanawiam się, czy przypadkiem nie powtórzyć tego triku i chyba właśnie tak zrobimy. Ja nie za bardzo wiem, jak się używa takiej kredki w rozświetlaczu, bo w ogóle nigdy nie miałam z czymś takim do czynienia, ale chyba jak sobie tak tutaj narysuję, to chyba będzie ok. O, to jest bardzo wygodne pod łuk brwiowy. Jeszcze na łuk kowidyna i odrobinę na nosek. Ok. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak po prostu trochę rozetrę ten rozświetlacz. No muszę przyznać, że twarz wygląda tak bardzo świeżo. To jest chyba takie dobre określenie, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o taką porę roku jak wiosna, jak lato, to właśnie tak
twarz powinna wyglądać tak promieniście i dziewczęco. No i ostatni krok, moi drodzy, czyli błyszczyk. I tak oto prezentuje się mój make-up, no make-up, bardzo taki delikatny i naturalny. No i właśnie też o to mi chodziło, gdy tworzyłam moją kolekcję lakierów do paznokci, żeby każdy znalazł coś dla siebie i osoby, które gdzieś tam bardziej eksperymentują z tym makijażem, bardziej eksperymentują z paznokciami, ale też dla osób, wiecie, takich szarych myszek, które jednak wolą bardziej takie pastelowe kolory. Wybaczcie, że tak co chwilę zmienia się światło, ale niestety średnio jest ono dzisiaj posłuszne. I jak być może niektórzy z Was pamiętają, to tworzenie lakierów wcale nie było takie łatwe, moi drodzy, ponieważ musiałam polecieć aż do Barcelony. I z tej oto okazji właśnie chciałabym Wam przypomnieć, jak tam to wszystko wyglądało.